Zapowiedź, słuchajcie, kolejnego odcinka. Wzmacniacz włoski Alto 4x750 W lub 2x1,5 kW lub 1 raz, z tego co tu widzę, bridge, bo jest tak: paraler, stereo i bridge. W stereo ma 2x1,5 kW, w bridge'u ma 1x3 kW. W stereo tak 1,5, a przy przełączeniu paraler port ma 4 kanały po 750 W. Zobaczmy, jak to jest złożone, jak to jest wykonane. Kolejny sprzęt do naprawy. Przede wszystkim właśnie podłączymy sobie tutaj zasilanie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z tyłu. Z tyłu końcóweczka wygląda tak. Jak widzicie, 4 wyjścia można bridge'ować, czyli stereo czyli w bridge'u, w stereo, a ten paraler to muszę się doczytać, do czego to służy. Prawdopodobnie przelot. Ma dodatkowy filtr obcięcia basu od 30 Hz w dół, czyli po prostu nie, żeby nie przenosić mniejszych częstotliwości niż 30 Hz. Można sobie wyłączyć ten filterek. Zobaczymy, jak to będzie działać, jak już będzie naprawiona. Włączyliśmy tutaj sobie wtyczkę i zobaczmy, co się tutaj dzieje bez obciążenia. Włączamy zasilanie. O! I proszę bardzo, mamy jakieś coś na pierwszym wejściu. Przedobrzenie, tak jakby sygnał wchodził i klip się świeci. I musimy teraz wybadać dokładnie, czy to jest stopień mocy, czy to jest... A czemu kanał pierwszy? Kanał pierwszy, słuchajcie. Dobra, wyłączmy. Czy to jest po prostu DSP, bo tu nie ma przedwzmacniacza, to jest cyfrówka typowo. Identyczne końcówki mocy siedzą w elektrowojsach. Pamiętacie, kiedyś na odcinku taką aktywną kolumienkę rozkręcałem, naprawiałem. W elektrowojsie siedzi identyczna końcówka. No, wybija protekta tutaj i błąd. Co sekunda sygnalizuje. 4, ile piknięć? Chyba nie ma znaczenia, tylko. Zobaczymy sobie w instrukcji, co oznacza ten błąd pikania co sekunda. A dzisiaj zobaczymy. Pokażę Wam, jak ona jest wykonana. Rozkręcimy ją sobie już tutaj i będziemy pomału się zabierać, że tak powiem, do robotki. Ten odcinek to jest tylko zapowiedź i pokazanie, jak to jest zrobione. To jest to samo, co w elektrowojsie, tylko razy dwa. Większy wkrętak, jeszcze większy. Śrubeczków, a śrubeczków, małych trójeczek, ale za to dużo. No i dobra, zaraz zobaczymy. Powiem tak, tu jest straszny dostęp do elektroniki. Bardzo, że tak powiem, dużo jest rozkręcania, aby w ogóle dojść. A prawdopodobnie mogą być tranzystory mocy w jednej końcówce upalone, ale nie będę strzelał, nic na razie nie wiadomo. Pierwsze podejście, protect. Żółta kontrolka co sekundę. Sprawdzimy. Wybacz, że mnie tam urwało, bo mówiłeś coś właśnie o tym... O. Zello się odzywa, słuchajcie. Mogłoby elektrodę podłączyć i przyszedł do mnie do superwajzer, dupę mi zabrać, tak, kurde, nie może nawet... O.
Ojejku, już się rozgadali. Dobra, słuchajcie, ja tutaj sobie ściszę te zello, bo tu mam. Na razie wyciszam, żeby nam nie przeszkadzano. Ale wiecie już teraz, że to jest na żywo, że nie ma montaży. Nie robimy montaży. Będzie taki test bez montażu na razie. Z tego powodu, żeby pokazać, jak to naprawdę wygląda, słuchajcie. Takie naprawy, bo doszły mnie słuchy tutaj, że bardzo dużo, że tak powiem, jest opisanych, że to zrobione, to zrobione, to zrobione. To wymieniłem, to wstawiłem, to wyczyściłem. Ale jak to zrobił? To już żaden z elektroników nie pokazuje, jak to jest, jak to on własnoręcznie śrubokrętem dziurę wygrzebał w jakiejś płytce niechcący. Też się zdarza, słuchajcie. Czasami coś wybuchnie, czasami coś gruchnie, oczywiście nikt tego nie pokaże. Jak na przykład rozrywa się kondensator 10000 mikro, który został pod zmienny prąd podłączony, nie? Niechcący. Też się zdarza. Zobaczcie, tutaj mamy te wszystkie wskaźniki, płytkę ze wskaźnikami. I tutaj siedzą właśnie dwa komparatory, każdy osobny kanał, znaczy osobny wzmacniacz, podwójne kanały, czyli po dwa. To jest tylko wskaźnik. To jest tylko wskaźnik właśnie do protektu. Do protektu, do wysterowania, do tego, żeby wiedzieć, że ona żyje. Tu mamy jakiś zasilaczek pomocniczy. Musimy dojść według schematu, co to takiego jest. Bo tak szczerze, gdzie to idzie, co to idzie? Jakieś podświetlanie tutaj przełącznika. Podświetlanie przełącznika, słuchajcie. Jakieś dodatkowe pierdółki. Czyli tam do LEDów jakiś tam dodatkowy zasilaczek. Ogólnie do niczego nie jest potrzebny. Jeśli byśmy nie chcieli mieć tutaj z przodu na przykład ładnego, okrągłego przycisku podświetlanego, to tego zasilacza tutaj nie powinno być. W elektrowoisie nie ma i też działa. A końcóweczki są identyko. Identyczne końcówki mocy, słuchajcie. To jest cały wzmacniacz łącznie z zasilaczem. Kanał pierwszy wywala. Musimy sobie się dopatrzeć. Prawdopodobnie to będzie ten kanał. O, tutaj, po tej stronie są tranzystorki 2 IRFP. W sumie tutaj 6 tranzystorów, słuchajcie. 2 są IGBT na zasilaczu i 4 sztuki tranzystorów jako dwie końcówki mocy. IRFP 240 albo 420 jakoś tak. Już nie pamiętam. Też zobaczymy. Będziemy to naprawiać w przyszłym odcinku. Dzisiaj pokazuję, jak to wygląda. Patrzcie, układ DSP to jest tu, panowie. Tu są takie sloty. Takie jak do starych, w starych komputerach do pamięci. I cały wzmacniacz, cały przedwzmacniacz, preamp, to jest ta płytka. To jest układ DSP. Na nim wszystko możemy zrobić, łącznie z echem nawet. Wszyściutko. Procek jest od tej strony, tutaj nie widać. Może tam gdzieś kamerkę wsadzę. O, zobaczcie, ile tam jest fajnych opampów. Ojej. Będzie trochę, że tak powiem, grzebania. Najpierw musimy według noty katalogowej zobaczyć, dlaczego ten preamp, tak podejrzewam, że preamp miga nam ten błąd, nie? Dobra, to będzie ten preamp, czyli znaczy ten przewód, no tak jak myślałem, że to będzie ta końcówka na pewno, pierwszy kanał, albo ten, albo ten. Albo lewy, albo prawy. No dobra. Fajnie jest zrobione, słuchajcie. Tutaj te przełączniki, to też tak samo można, tak jak kiedyś w jamnikach, nie? Starodawnych. Trzeba to wszystko będzie wyczyścić też przy okazji. Sygnały są puszczone tutaj koncentrykiem.
tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, no i tutaj jest czwarty. Zobaczcie, mamy przeloty nawet, także możemy sobie przelecieć przez wtyki. Ekstra, no trochę zakurzona, to dobrze, znaczy, że nikt tu nie grzebał, a może trochę syfu. Patrzcie, jakie fajne amidonki tam siedzą. No kurde, klasa. Tak palcem dotykam, a kondensatorów nie rozładowałem. Dobra, jednym słowem będziemy sobie sprawdzać. Będziemy sobie sprawdzać ten kanał, no bo ten kanał wybija nam. Czyli ten wzmacniacz. Wykręcimy, ja wam jeszcze dzisiaj pokażę, jak on wygląda w środku. Jak to jest fajnie wszystko zrobione. To jest dosłownie zasilacz, a wzmacniacz to tak przy okazji ktoś tam. Tak, tam przy okazji ktoś tam dołożył sobie wzmacniacz do zasilacza. No bo to jest praktycznie zasilacz, no inwerter, czyli taka spawarka inwerterowa. A wzmacniacz to im tam wyszedł przy okazji, nie? Tak sobie ktoś pomyślał, no kurczę, słabo magnes bierze. Sobie ktoś pomyślał, zrobię zasilacz, a potem, a kurde, samych zasilaczy nie chcę kupować, no to dołóżmy sobie do tego od razu wzmacniacz. Znając Włochów, to wszystko możliwe. A jeszcze gorzej przy maszynach produkcyjnych. Ale wiecie, co wam powiem? Niektóre maszyny już zaczynają się starać. Czekajcie, jeszcze podkładeczkę trzeba wyciągnąć. To nie jest taki hopsiu, panowie. O. O, ślicznie. Nikogo tu nie było, bo klej na śrubkach jest. Chyba, że ktoś zalał klejem. Tu będzie dużo rozbierania, żeby dojść do końcówek mocy. Trzeba będzie je przemierzyć. Schematy oczywiście mam. Prosto od firmy Alto otrzymałem schematy. Porobiłem elektrowojsa. Ja im puściłem zdjęcie, jak wygląda końcówka mocy w elektrowojsie w kolumnie aktywnej. No to już oni wiedzieli, o co chodzi. Podałem model, to od razu kurde wiedzieli, o co chodzi. No dobra, pamiętajmy, że to jest jeszcze w dalszym ciągu naładowane. Tu mamy zasilanie, ale kurde, zaglutowali. Przecież to powinno było wyjść, no a tak będziemy musieli odkręcić przewody. Brązowy, oznaczamy. Wszystkie przewody. We włoskich firmach, we włoskich sprzętach, to są kolorowe mazaki, słuchajcie. I nie ma lipy, tu musi się zgadzać. Znaczy w sumie to lipę to oni zrobili. Dlatego musi się zgadzać. Te przewody, jeśli ja zamienię na przykład fazę z zerem, to tutaj ten układ, bo to jest końcówka mocy zasilona albo na 110, albo na, znaczy na 120, albo na 230. I zauważyłem coś takiego, że dopiero pozystor, właśnie, o tutaj siedzi ten niebieski, w takiej izolacji, on jest dopiero na drugim stopniu przetwornicy. Pierwszy stopień to dorobili, bo po prostu nie chciało się to sprzedać, nie? Na rynek europejski z napięciem 110 V. To praktycznie zostało to dorobione już w późniejszych latach, bo to na początku szło na Amerykę wszystko, na USA. I przerobili płytkę i dorobili układ do układu, czyli przetwornicę do przetwornicy. Jedna przetwornica, która dopasowuje napięcie do 110 V. I teraz tak, jak ja tutaj zamienię tę fazę z zerem, to jest tylko, jak jest jeden wzmacniacz, jest ok, to będzie działać. Ale jak są dwa, słuchajcie, zobaczcie, teraz zauważcie sobie tutaj. Tutaj mamy niebieski z tej strony, a brązowy z tej, nie? A tu mamy brązowy z tej, a niebieski z tej. Jeśli ja to zamienię, że będzie 0, tak samo jak w tym 0, to będzie jeden wielki jeb i nie mam ani zasilaczy, ani bezpieczników w domu, ani w warsztacie tutaj, nie?
Także ja sobie od razu tak, jedna kreska, pierwszy kabel, jedna kreska. I tu nie ma co się zastanawiać. No niestety, no tu włoska konstrukcja składana w garażu. Tyle. Dobra, dość marudzenia, szybciej to rozkręcamy. Ja wam chcę to pokazać. Teraz tak, niebieski końcówka, niebieska końcówka. Chcę wam pokazać, to są wyjścia głośnikowe. Kurde. Nie ma to co włoski shit, ale ja nie zrobię, ja? Trzymaj mi piwo. Kurde, dobrze. No i dobra, słuchajcie, tu mamy oznakowany. Teraz tak, weźmiemy sobie tak, czerwony. Czerwona końcóweczka, pierwsza z brzegu. Tu też musi się wszystko zgadzać. Potem szukaj wiatru w polu ze schematem. Zielona będzie druga. Ok. I niebieska będzie koło niebieskiej, tylko że już zaznaczymy sobie o. A jakby było więcej końcówek, to mi mazaku zabraknie. Od razu uprzedzam wasze odpowiedzi. Podpowiedzi pod tym filmem, słuchajcie, bo ja wiem, że dużo się mylę. Nie mówię, że się nie mylę w ogóle, bo to kurde, tylko ten, który nic nie robi, to się nie pomyli. A ten, który się wpatrzy, to chwała mu za to, że się wpatrzył. Przy ostatnim filmie też był błąd. Dobra, rozpinamy. Weźmiemy sobie tutaj czarny. Zarysujemy tu czarnym, tu czarnym. Przy ostatnim filmie też był błąd. Zapomniałem podczas kręcenia, jakie napięcie mi oscyloskop pokazał. A potem przeliczyłem, kurde, 100 watów za dużo. I się, nie no, ktoś tam się wpatrzył. No. Także chwała mu za to. Dobra, tutaj mamy jeszcze ten termistor. Termistorek, aha, już ja wiem do czego on tu jest, ten zasilacz. Ten zasilacz służy, słuchajcie, do wentylatorów. Patrzcie. Tu mamy termistorek jeden, tu mamy termistorek drugi, tu mamy odejście na diutkę, na podświetlenie włącznika, tu i mamy tu. Czekajcie, gdzie tu idzie? Tu, na ten wentylator. Te dwa wentylatory na pewno są w środku podpięte, bo on tu ma w sobie układy. Na ten dodatkowy wentylator z tyłu. Czyli wszystko jasne, słuchajcie. O, sorki. To ja w mikrofon walnąłem obudową. Mój nieszczęsny plastikowy mikrofon. Ale działający. Dobra, dość tego marudzenia. Pokazuję, jak to wygląda i objaśniam chyba. Dobra, odkręćmy sobie ten. O kurde, to pizdzi, znaczy dokręcone ostro. No. Ta-dam! Cały zasilacz i końcówka mocy 1,5 kW. 2 razy 750 W. Dobra, szybki demontaż osłony. To były chyba dwie śruby z tego co pamiętam. Albo nawet jedna. Bo już jedno odkręciłem. Tylko że klucz. Nie, śruba okręt. Tylko mniejszy. Gdzie jest takim bydlakiem? Gdzie jest ten bydlaku, ty? Dobra, poszło. O, o, jeszcze, jeszcze. Jeszcze po dwie, panie. Rzucimy sobie okiem najpierw. Jak ktoś tu się ze mną śmiał ostatnio, że
można palcem coś tam sprawdzić. Coś tam mówił, że palcem dotknij to tego. Ja mówię, się śmieję do niego, językiem dotknij, a nie palcem. A potem doszedłem do wniosku, że faktycznie jak coś robię, to nawet czasami trzeba to coś powąchać. I wtedy dopiero... Teraz mi się udało wykryć usterkę, słuchajcie, nosem. Może to humorystycznie zabrzmi, ale poważnie wam mówię. Nie to, że tam wywąchałem coś, no w sumie wywąchałem, no. Dobra, to już chyba wszystko. To teraz to... A pany, to tak sobie samo to nie wyjdzie. To nie jest taki hop-siup. Ja pitole. Bo tu jeszcze jest moduł do SP. Trzeba wykręcić, żeby to wyszło. Zobaczcie, żeby się dobrać do dwóch tranzystorków w środku. To no niestety właśnie, to jest taka konstrukcja, że i musi być kolejność zachowana potem przy montażu tego. Bo wystarczy się machnąć, o. Wkręcić którąś płytkę za szybko. Koniec, następna nie wiem. Nie mamy dojścia. Tak zwarli całą konstrukcję. Moduł DSP wyciągnijmy. Wyciągniemy. Kurde, to musi wyjść, panie. O. Jak karta pamięci z komputera. Trochę nie z tej strony, słuchajcie, wy mnie oglądacie teraz. A z tej to nie wiem, czy będzie coś widać. Tak się, kurde, właśnie sprzedaje dla YouTube'a, słuchajcie. Każdy jeden film, który został emitowany, prawo autorskie ma YouTube. No, śliczny modulik. Już wam pokazuję. Dlatego dzisiaj będziemy robić filmy dla jaj. I dla kasy. Tylko wyłącznie, słuchajcie. YouTube tylko wyłącznie po to ma służyć. Po nic więcej. Wiecie, co to jest za procek? Ja wam mogę już z daleka to powiedzieć. To jest Atmega 8. Szał. No włoskie. Tu jeszcze mamy komparatory. Tu mamy preampy. I tu mamy drugi kanał preampów. Tu mamy dwa DSP moduły. Znaczy dwa... Cały, w sumie cały DSP jest tu. Cały program do DSP jest w tym procku. W Atmedze 8. Tu są komparatory, które wejścia, wyjścia, czyli zmieniają analog na cyfrę, z cyfry na analog. I tak samo tutaj, z cyfry na analog. Już ja to przeglądałem 30 razy schemat, bo chciałem zrobić podróbę czegoś takiego. Żeby mieć po prostu wszystko, nie? No i tu mamy już preampy analogowe. To już jest część analogowa, nie? Całkowicie. Separacja, patrzcie. Tu jest fotorezystor, a tutaj jest diutka. I to jest taki element ala... Patrzcie, to bliżej przybliżę, może będzie widać. To jest w koszulce termokurczliwej. No tak to kurde tylko Włosi potrafią. No, z tej strony kupa, kilka tranzystorków, kupa kondensatorków, rezystorków, czyli zamienianie 8 bitów, czy tam 10 bitów na sygnał analogowy, nie? O, to jest wzmacniacz. Prawie. To jest preamp, przedwzmacniacz. Dobra, odkładamy go sobie na bok. Teraz chyba już będziemy mogli podnieść ten radiator, znaczy radiator, osłonkę, chyba. Bo już tutaj na niczym to nie powinno trzymać, to już jest wszystko rozkręcone, już sama osłonka powinna wyjść. Ojej! Tu możemy to odpiąć, słuchajcie, bo to jest wentylator i tu wiadomo, że on tutaj siedzi. O! I tu mamy... Ta-dam!
Mamy tak. To jest część zasilacza po stronie pierwotnej. Tu idą diody, słuchajcie. 2 IGBT tranzystory. Część pierwotna to są kondensatory do zasilania części pierwotnej przetwornicy, czyli wysokonapięciowe. 2 tranzystory IGBT, które sterują tylko takim małym trawkiem. Gdzie to, kurde, 1,5 kW, słuchajcie. No, ale nic na to nie poradzisz. Tu jest petarda diod 3, w sumie podwójne, do 12, D11, D13, do prostowania, jako prostownik, już wyjścia z trawka, czyli już strona wtórna. Filtracja od strony wtórnej to są tylko te 4 kondensatory po 330 mikro 200 V. Bo na końcówkę mocy i na jeden kanał tu i na drugi kanał tu, czyli tak mamy. Tu mamy tranzystory mocy i rezystor 2 IRFP 240. Już sobie przypomniałem. I tak samo tu mamy 2 tranzystory mocy IRF 240 i jeden rezystor. Ten rezystor to jest taki od filtra, bo tu mamy filtr. Słuchajcie, mamy nawinięte 2 filtry, bo to są 2 kanały. 2 filtry i tutaj mamy kondensatory do tych filtrów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 w sumie. Tu jeszcze jakieś podwójne rezystory. Tu podwójne rezystory i tutaj jest jeszcze jeden taki duży rezystor. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Chyba widać, może. Wow! Dobra, będzie widać. No cóż, słuchajcie. I najczęstszym przypadkiem... usmalenia końcówki mocy to nie są te tranzystory mocy. Ani nie te, tylko najczęstszym przypadkiem uwalenia tego alto. Czekajcie, może przy świece będzie lepiej widać. O. Patrzcie. Ten scalaczek to jest separator optyczny wysokiego napięcia od bazy, od drivera tego. Tutaj siedzi jeszcze jeden driver, o tu. Tu ten ośmionóżkowy scalak to jest driver MOSFET, który steruje 2 tymi MOSFETami, czyli mamy częstotliwość w klasie D, otwarte, zamknięte, otwarte, zamknięte. I najczęstszym przypadkiem jest usmażenie tego separatora, bo to jest separator, zresztą on tutaj już nawet jest wybruszony, to już wiadomo gdzie. A nie, nie jest. Nie, to źle się wpatrzyłem. Trzeba będzie to przebadać. Równie dobrze może być brudna ta szyna od tego DSP, dlatego nam błąd wywala. Także to różne rzeczy tu mogą się dziać. I teraz sobie wyobraźcie, żeby wymienić jakikolwiek tutaj scalak czy coś, trzeba tak, albo kondensator, trzeba te gluty wszystkie zdjąć. Mało tego, trzeba odkręcić petardę śrub z każdej strony. Tu jeszcze zostało 6, nie? Bo już 4 wykręciłem. Tu trzeba wykręcić tak samo. Tu jeszcze 5 zostało. A czemu tu 5, a tam 6? Aha, bo tutaj jeszcze był ten. A to już było zdjęte. I teraz tak, wymieniamy. Mierzymy coś tam. Jak to sprawdzić? Jak to zmierzyć, słuchajcie? Jak tu wszędzie jest wysokie napięcie. Tu nawet na wtórnym jest 2 razy 85 V, czyli... gdzie 2 razy 80? Na wtórnym jest 2 razy 140 V. Czyli mamy do czynienia wszędzie powyżej 300 V. Co tu palca włożyć? Przyłączony miernik? Sondę przycisnąć? Do czego? Jak podejść do takiego scalaka? Wybrać to wszystko z tego radiatora? No to to nie włączysz. Jak już wybrałeś z radiatora, no to nie włączysz tego. Bez radiatorów. To jest wszystko taki myk robiony przez włoską firmę.
Panie, tego się nie naprawia, to się wymienia. Nie ma problemu. Możemy zrobić w ten sposób. Zamawiam 3 dni, 4, mam z Włoch taki stopień mocy, identyczny. Bo jest tego naprawdę na pęczki. To kosztuje gdzieś około 800 czy 900 dolarów. Tak, około 3000 zł taki moduł. Jeden. A cała końcówka może kosztować niecałe 2000 zł. No to... Gdzie tu biznes? Dobra, w następnym odcinku badamy, co się dzieje, na którym kanale mamy błąd dokładnie, bo dokładnie mamy na tym kanale prawdopodobnie, o na tej części mamy błąd. Musimy tak, wyciągnąć to wszystko, przemierzyć tranzystory, czyli tranzystory MOSFET, ten MOSFET, tak, to są MOSFETy i IGBT siedzą na przetwornicy, na zasilaczu, tutaj. Tu mamy jeden kanał, tu mamy drugi kanał, tu mamy przetwornicę. Przemierzymy, zobaczymy, co się dzieje. Tutaj sprawdzimy. Nawet ostatnio sprawdzałem ten transformatorek, bo to jest transformator z 5 uzwojeniami, słuchajcie. Też taki separujący napięcia i po prostu z niego idą napięcia na drivery właśnie. Właśnie na te drivery tu i tu. I tak samo tu, na te MOSFETy, o tu. Tu i tu. To są dwa drivery, oddzielne, zasilane jest oddzielnie z tego transformatorka białego, małego. I tak samo, oddzielny jeszcze jeden układ i oddzielne zasilanie idzie na te separatory optyczne. Czyli, tak, żeby nie było pomyłki. Pierwotna część. To i to, to jest pierwotne. To jest tylko dopasowanie do naszego napięcia, do standardu nie 110, a 240. Też myślałem, że to jest taki eliminator fazy, nie? Czyli po prostu czy tak, czy tak, czy tak, guzik. Żaden eliminator fazy. Się pierdzielniesz odwrotnie i będzie jep. Na dzień dobry. Tu mamy część pierwotną, tu mamy część wtórną. Filtracja. Tu mamy jeden wzmacniacz. Oto. Tu mamy drugi wzmacniacz. Tu mamy tranzystory IGBT. Od wtórnej dodatkowe kondensatorki tutaj siedzą. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Tu. Takie małe. Tu. To są oddzielne filtracje i oddzielne zasilanie z tego. Transformatorka, to jest jeszcze jedna przetworniczka i z tego transformatorka zasilamy i optykę do sterowania końcówkami mocy, bo przy tych mocach to ze scalaczka, który steruje nam prostokąt, nie puścimy sygnału bezpośrednio na tranzystor MOSFET, bo albo usmaży tranzystor, albo tranzystor zostanie przebity i uwali tego MOSFETa, to nie przy tych napięciach. No dobra, na początek wszystkie napięcia trzeba posprawdzać w przetwornicy. Najpierw z tej, później z tej przetwornicy, potem napięcia dochodzące do optyki, napięcia dochodzące do driverów, sprawdzić tranzystory mocy, no i jeśli to wszystko będzie dobre, to znaczy, że pies pogrzebany jest tu. Tu już nie ma takiej dużej trudności, słuchajcie, bo mam nawet wsad do tego procka. Pozdrawiam. Dziękuję za łapki w górę, dziękuję za to, że wspieracie ten kanał. Przecież jesteśmy tu tylko po to dla kasy. Znaczy przynajmniej ja jestem. Nie wiem jak wy. Dobranoc, albo dzień dobry, to zależy, o której to oglądacie.